Cześć! Za nami spotkanie znane na świecie jako El Derbi Madrileño. Na Vicente Calderón Atletico z Realem podzieliły się punktami, a ja mam po tej konfrontacji w głowie kilka myśli dotyczących Merengues, którymi chciałem się z wami podzielić. Pierwsza to Keylor Navas. Strasznie szkoda mi reprezentanta Kostaryki. Bramkarz Realu wszedł w tym sezonie na taki poziom, że skazał siebie na kosmiczne oczekiwania względem jakości jego występów. Ja sam, mimo tego, że wiem, że to głupie, spodziewam się przynajmniej jednej kosmicznej interwencji na mecz. Boję się, co będzie, jak golkiper Realu zacznie bronić raptem dobrze. Tak czy inaczej, na ten moment Keylor jest w bramce pieprzoną panterą i oby taki stan rzeczy trwał jak najdłużej. Mniej pozytywnych rzeczy mam do powiedzenia na temat powracającego do pierwszego składu Blancos Ramosa. Sergio kolejny raz pokazał, że powinien udać się na badania do kardiologa. Hiszpan ma chyba arytmię serca, bo znowu zdarzył się moment, w którym kapitanowi odcięło dopływ krwi do mózgu, czego efektem był rzut karny dla gospodarzy. Nie wiem, czy da się coś z nim zrobić w tej materii. Chyba nie za bardzo, za stary. Wesoło swoją drogą wygląda w tym momencie środek obrony Hiszpanii. Ramos i Piqué? Cóż za elektryzujący duet. Największym pozytywnym zaskoczeniem starcia ze spodopiecznymi Simeone był zdecydowanie Casemiro. Brazylijczyk, którego obecność w wyjściowym składzie u wielu budziła niepokój, wypadł w konfrontacji z materacami naprawdę bardzo dobrze. Trudno wprawdzie piać z zachwytu nad jego podaniami czy grą z piłką u nodze w ogóle, ale i tak było naprawdę znośnie. W odbiorze natomiast był po prostu świetny. Dobra postawa posiadacza najokrąglejszej twarzy w składzie wraz z ekspresową aklimatyzacją Kovacicia to kapitalne, zwłaszcza w kontekście bardzo średniej formy Krosa, wieści. Oby tak dalej. Krótko o Lukicie. Pieprzony szef. Mając za sobą Krosa i Casemiro, Chorwat grał wyżej, a i tak zaliczył niemal 96% celnych podań, był wszędzie tam, gdzie być powinien i tak dalej. Szkoda, że reszta ekipy nie była w stanie wykorzystać dyspozycji Modricia. Na ten moment, obok Keylora, zdecydowanie najlepszy piłkarz Realu. Na drugim biegunie znajduje się natomiast największa gwiazda zespołu, a więc Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, kolejny już w tym sezonie raz, zagrał haniebny piach i ciężko szukać jakichkolwiek pozytywów jego występu. Nie dziwi mnie jednak fakt, że piękny cały czas pozostaje w składzie. Nawet jeżeli przez większość czasu oznacza to grę w dziesiątkę, to facet w każdym momencie może odpalić i warto na to poczekać. Gorzej, jeżeli do składu na stałe powróci Bale. W takim układzie królewscy będą mieli na boisku jednocześnie dwóch piłkarzy prezentujących tego typu formę. Mocno niepokojące, współczuję reszcie składu. Najmocniej za stracone dwa punkty, bo tak należy odbierać wynik 1-1 przy obecnej formie podopiecznych Simeone, dostało się Arbelolowi. Jasne, Hiszpan nie popisał się przy bramce wyrównującej, ale z drugiej strony, czego się spodziewaliście? To jest na ten moment trzeci prawy obrońca w składzie. Piłkarz, który w ekipie trzymany jest, przynajmniej moim zdaniem, głównie do atmosfery, ogólnie pojętych względów pozaboiskowych. Nie ma co się nad nim innymi słowy znęcać, to nie jego wina, że najlepsze już za nim, czasu nie cofnie. Na sam koniec kilka ciepłych słów na temat Beniteza. Nie podoba mi się fakt, że gruby jest jakieś 18 razy bardziej włoski od Ancelottiego. Po bramce Benzemy Real przestał robić cokolwiek mającego na celu powiększenie swojego dorobku bramkowego. Bardzo długo wyglądało to nieźle, wyrachowanie, spokojnie, mecz wydawał się być pod kontrolą i dupa. Grając na Calderón, z przeciętnym Atleti, nie można czegoś takiego robić, bo kończy się to dostaniem bramki i strachem choćby punkt. Rafa przy spowiedzi musi wspomnieć o grzechu zaniechania. Koniecznie. No i to wszystko. Jak wam się podobało to spotkanie? Czy Real będzie w stanie w tym sezonie wygrywać w spotkaniach z mocnymi rywalami? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, cześć!